Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie suba! Jemu oplu. I pozwoliłem komuś go zabrać. Nie mam do niego kluczyków już. Papiery mam gdzieś tu, w Piotrkowie, w domu. W Białymstoku stoi Opel, którego miałem rozjebać. Wyjechałem, nie mieszkam tam. Opel stoi, Adam zgubił kluczyk. Powiedziałem, żeby ktoś zapierdolił tego Opla i sobie go wziął. Dzisiaj mój kolega pojechał do Opla, a Opla nie ma. Zajebali Opla. Zajebali. Nie ma. Tylko powiedziałem, weźcie sobie tego Opla. Nie ma Opla. Zajebali. Bez kluczyków Opla na ręcznym hamulcu nie ma. Nie ma. Jo, nie ma. Telefonik powiedział, weźcie Opla. Nie ma. Opla mi zajebali. Zajebali mi Opla, ziomek. Rób szota. Opel Corsa, 98 rok chyba to był. Za tysiaka kupiliśmy. I ktoś zapierdolił. Laveta Yellow. No ale ręczny był. No niby na pewno ciężko było go wciągnąć. I pisze mi ziomek tak, czytam wam wiadomość. Siemasz Marcin, mówiłeś, że można rozjebać tego twojego Opla. Byliśmy tam, chcieliśmy go trochę podrasować, ale już go tam nie ma. XD. Sam go zabrałeś, czy ktoś był przed nami? Ktoś pewnie. Ktoś się nie bał i zajebał. Laweta po znajomości, szrot po znajomości, żeby bez papierów przyjęli goście 500 na plusie. No bez kitu. Czyli ktoś zrobił z 500, nie? Teoretycznie ktoś zapierdolił mi Opla. Normalnie, pozwoliłem na to i... Okej, okay, niech se wezmą. Ale kurwa, trzeba to zgłosić do ubezpieczalni, kurwa, że nie ma. A ja nie mam papierów z kasacji. To co ja będę robił teraz? Co z ubezpieczeniem? Przecież tam ubezpieczenie z tego Opla jest na mnie, bo to ja podpisałem umowę. Ja to kupiłem na siebie, tego Opla. I co ja mam zrobić? Nie mam papierów z kasacji. Kurwa mać. I mam płacić ubezpieczenie za auto, którego nie ma. Kurwa, co ja mam teraz zrobić? Zgłoś na policję. Siema, komisarzu. Wątroba. Opla mi pierdolnęli, którego zresztą sam pozwoliłem sobie ukraść. Normalnie. Powiedziałem w necie, żeby zajebali mi Opla. To mi zajebali.